W ramach tej właśnie burzliwej młodości miała też romans ze starszym o 40 lat od siebie przyjacielem ojca. To ona decydowała, czy dany utwór, czy dana sztuka, czy też obraz zyskałem popularność, czy nie. Nic zatem dziwnego, że w Paryżu nazywano go frajerem tej Polki. W związku z tym zdecydowała się nawet na specyficzny krok i nawiązała romans z kochanką męża. To były jednak ciekawe czasy. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj opowiem wam o prawdziwej królowej Paryża, który był wtedy stolicą świata. O misi Sert, która urodziła się pod bardziej swojskim nazwiskiem Godebska. Twierdziła, że każda kobieta raz na całe życie powinna zadecydować, ile ma lat. Czy jest w wieku lat 18, 30 czy 70. Ona sama zdecydowała się na 30 i była w tym konsekwentna do końca swojego bardzo długiego życia. Ponadto twierdziła, że po co ma się rozkoszować 2 hektarami, skoro przed nią jest cały świat. W tym też była konsekwentna. Portretowali ją Renoir i Toulouse-Lautrec. Przyjaźniła się z Zolą, Gidem, Verlainem, Proustem. W jej salonie regularnie bywali Ravel, Debussy, Strawiński, Rubinstein. Miała ogromny wpływ na ogólnoświatowy sukces baletów rosyjskich Sergiusza Diagilewa. Urodziła się w 1872 roku. Była córką rzeźbiarza Cypriana Godebskiego, autora m.in. warszawskiego pomnika Adama Mickiewicza. Miała bardzo burzliwą młodość. W ramach tej właśnie burzliwej młodości miała też romans ze starszym o 40 lat od siebie przyjacielem ojca. Ostatecznie poślubiła Tadeusza Natansona, syna bogatego bankiera i kolekcjonera sztuki, i razem wyjechali w Paryżu. Tam zaczęła się jej wielka towarzyska i kulturalna kariera. Paryż lat 90. XIX wieku słusznie był uważany za stolicę świata. Ściągali tam najlepsi plastycy, aktorzy, muzycy. Słynne były paryskie kabarety. Salon Natansonów był bardzo modny, ale szczęście nie trwało długo. Po prostu misia nie potrafiła być wierna. Gdy małżonek zaczął mieć problemy finansowe, w jej życiu pojawił się Alfred Edwards, bogaty Anglik osiadły w Paryżu. Szybko nawiązali romans i wybuchł ogromny skandal. Edwards bowiem również był żonaty. Jednak w 1905 roku pobrali się i misia, tak naprawdę to Maria się nazywała, ale używała przez całe życie imienia misia, uzyskała dostęp do ogromnego majątku Edwardsa. Podobno pozwalał jej kupować co tylko chce pod 2 warunkami. Rzecz miała być albo bardzo kosztowna, albo ekstrawagancka, a najlepiej by łączyła jedno i drugie. Nic zatem dziwnego, że w Paryżu nazywano go frajerem tej Polki. Podobno kochała go coraz bardziej z każdym wydatkiem. Edward miewał jednak kochanki, ale misia nie chciała dopuścić do sytuacji, że zostanie pozbawiona finansów. W związku z tym zdecydowała się nawet na specyficzny krok i nawiązała romans z kochanką męża. To były jednak ciekawe czasy. Ostatecznie jednak rozwiedli się, a w życiu misi pojawił się hiszpański malarz, oczywiście bardzo zamożny, José María Sert. Była to transakcja wiązana. Misia uzyskiwała dostęp do jego wielkich pieniędzy, a w zamian wprowadziła go na salony artystyczne Paryża. Dotychczas bowiem traktowano go niezbyt poważnie, bardziej jako kompana niż artystę. Wtedy też zaprzyjaźniła się z projektantką mody, słynną Coco Chanel. To właśnie misia namówiła ją, by do swoich kolekcji wprowadziła także kosmetyki i to ona wybrała słynny zapach perfum Chanel numer 5 i w ten sposób przeszła do nieśmiertelności. Stała się najważniejszym arbitrem Paryża w dziedzinie kultury i sztuki. Bywając na wszystkich premierach, oczywiście wszystkich najważniejszych, na najważniejszych koncertach czy wernisażach, to ona decydowała, czy dany utwór, czy dana sztuka, czy też obraz zyskają popularność, czy nie. To od jej dobrej woli zależała czyjaś kariera lub upadek. Straciła jednak Serta. Malarza uwiodła gruzińska księżniczka Izabel Mdivani. Doszło do rozwodu, aczkolwiek małżonkowie zachowali ze sobą poprawne relacje. Misia też zachowała sporo majątku. Jej prawdziwy upadek nastąpił dopiero w czasie II wojny światowej. Wprawdzie nie dotknęła ją ona bezpośrednio, ale runął świat, w którym żyła. Wbrew pozorom, w odróżnieniu od Coco Chanel nie kolaborowała z Niemcami, bo słynna projektantka po wojnie nawet trafiła na krótko do więzienia
gdyż miała zbyt duże kontakty zarówno z oficerami Abwehry, jak i Wehrmachtu. Tak na marginesie żołnierze Wehrmachtu kupowali Chanel numer 5 we wręcz hurtowych ilościach. Po wojnie Misia nie rozumiała już otaczającego ją świata, a ten świat nie rozumiał jej. Co gorsza, kompletnie nie rozumiała też nowych trendów w sztuce. Zmarła w kompletnym zapomnieniu w październiku 1950 roku w Paryżu. Jej oddana przyjaciółka Coco Chanel oddała jej ostatnią przysługę i noc przed pogrzebem spędziła przy jej zwłokach. Dzięki jej zabiegom w chwili uroczystości Misia wyglądała tak, jakby naprawdę miała znów 30 lat, a nie blisko 80. Także w tym pozostała konsekwentna. Znacznie więcej o Misi Serd i jej epoce znajdziecie w książce mojego autorstwa Milionerki – Fortuny Polek. Zachęcam do lektury. Jeżeli podobało Wam się, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek mojego vloga zawsze w sobotę w południe. Zapraszam. Hej!